Witam serdecznie po dość długiej przerwie. Dzisiaj pokażę, jak wybrać wzory na regresję liniową. Wyobraźmy sobie, że na pracowni fizycznej dostaliśmy doświadczenie w stylu mierzenie zależności oporu przewodnika od temperatury. Jeżeli na osi X mamy, na osi poziomej, mamy temperaturę wyrażoną w kelwinach, a na osi pionowej opór wyrażony w ohmach, to otrzymamy, oczywiście nie dla wszystkich przypadków, ale na pewno dla jakiejś substancji otrzymamy taki mniej więcej rozkład tych punktów. No praktycznie będzie się to układało w linię prostą. I teraz, chcielibyśmy znaleźć taką wzór takiej prostej, aby jak najlepiej opisywała nam te punkty pomiarowe. Wyobraźmy sobie, że ta prosta ma wzór AX plus B. I teraz jak to zrobić? Oczywiście te punkty, jeszcze o tym nie powiedziałem, one są rozrzucone dlatego, że mamy niedoskonałe urządzenia pomiarowe. Nie byliśmy zbyt dokładni w naszych pomiarach i od wielu różnych czynników. Ale mniejsza o to. Ważne jest to, że wiemy mniej więcej dlaczego, skąd wzięły się te błędy. Mamy świadomość tego, że podczas mierzenia jakiejś wielkości fizycznej nie otrzymamy takiej konkretnej wartości idealnej. Zawsze jest jakiś błąd. Więc teraz chcemy dopasować taką prostą, żeby jak najlepiej nam opisywała. Robimy to za pomocą regresji liniowej. Oczywiście możemy to zrobić w Excelu. Znajdziemy tam jakąś funkcję reg.lin, coś takiego. I na pewno nam się to uda. Ale dlaczego nie zrobić tego samodzielnie? Zaznaczymy sobie teraz każdy punkt dwiema współrzędnymi. Tutaj będziemy mieli xi, yi. Na razie nie muszę mówić o tym, że za x będziemy podstawiać naszą temperaturę, za y opór. Chodzi nam w ogólności o jakiekolwiek doświadczenie, o jakikolwiek zestaw punktów. I tak dalej. Tu mamy x i plus 1, y i plus 1 i tak dalej. Chcemy sprawić, żeby różnice między wartością y-ową, czyli tą, to jest nasza wartość yi do tego punktu, różnica yi oraz y od xi, czyli gdy podstawimy x-a do naszej zależności liniowej z jakimiś parametrami a i b, których jeszcze nie znamy, żeby ta różnica była jak najmniejsza. Ale widzimy, że raz może być ta różnica dodatnia, a raz ujemna. Więc żeby wyeliminować to, podnosimy tą wartość do kwadratu. Już nie będzie, te wzajemne wkłady nie będą się znosiły, jeżeli tu by było plus 2, tutaj minus 2. Nie wyjdzie nam 0, tylko tu 2 kwadrat i tu 2 kwadrat. Czyli powiedzmy wyszłoby nam razem 8. Więc to jest nasza wartość. I to jest tylko dla naszego jednego punktu, takie odchylenie. A mamy ileś tam punktów, więc robimy z tego sumę od i równego 1 do n, gdzie n jest liczbą naszych punktów pomiarowych. No i już mamy coś bardzo ważnego. Właśnie od tego równania będziemy wychodzili w naszym wyprowadzeniu. To na razie zmarzę. I zapiszemy sobie, że suma od i równego 1 do n z wyrażenia yi odjąć y od xi i to wszystko do kwadratu musi być minimalna. Jak to zrobić? Aby zminimalizować takie właśnie wyrażenie, musimy policzyć jego pochodną, czyli tu mamy tą sumę. Liczymy pochodną po tych dwóch parametrach. Właściwie to powinna być pochodna cząstkowa. Mamy dA. Przyrównać to do zera. Oraz d sigma po dB. I przyrównać to do zera. Na razie jeszcze ktoś może nie wiedzieć, skąd się wzięło A i B. Bierze się to stąd, że możemy to przepisać jako suma yi
odjąć. I teraz za to y od x1 wstawiamy w równanie naszej prostej, czyli y od x1, powiedzmy xi, równa się axi plus b. Więc mamy, tu wpiszę axi odjąć b. Na początku było plus b, ale tu mamy nawias, więc zrobił nam się minus. I to wszystko do kwadratu. I to się równa minimalnej wartości. I liczymy teraz pochodne cząstkowe. Wrócę jeszcze do tego wzoru, bo może nie dla każdego jest to jasne. Więc powtarzając po raz kolejny, yi w tym przypadku to jest nasza wartość yowa punktu pomiarowego, który już zmierzyliśmy, a y od xi to jest wartość dla tego samego x, więc jak mamy tutaj xi, mamy dwie wartości, tak? Yi to jest to, a y dla tej prostej regresji liniowej jest y od xi, więc to trzeba odróżnić, a różnica to jest właśnie ta odległość. Dodatkowo jest podniesiona do kwadratu. Więc skoro jest już to jasne, możemy wrócić do obliczeń i liczymy sobie, powiedzmy, po dA taką pochodną. Wiemy, że pochodna z sumy, więc pochodna z sumy to suma pochodnych, więc możemy zrobić sobie tutaj trzy kropki, to się równa suma właśnie tych pochodnych. Tutaj powinny być pochodne cząstkowe oczywiście. I teraz, żeby to jako tako wyglądało, to zmarzę. Tutaj będę tak liczył na samym dole. Więc chcemy obliczyć pochodną właśnie tego wyrażenia po dA. I mamy tak. Równa się to suma. Oczywiście przyrównujemy tę pochodną do 0. Więc 0 równa się sumie. Z. I teraz mamy 2 razy, przepisujemy to, co jest w nawiasie, yi odjąć axi odjąć b, razy pochodna tej funkcji wewnętrznej po a, to jest równe 0, tutaj też, i zostaje nam tylko minus xi, czyli razy minus xi, to jest nasze pierwsze równanie. I teraz drugie równanie. Liczymy pochodną tego samego wyrażenia po naszym parametrze b. Więc znowu mamy 0. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tak, jeszcze to widać, więc 0 równa się w sumie. I tutaj przepisujemy znowu 2 razy yi odjąć axi odjąć b razy pochodna funkcji wewnętrznej po b. Czyli po prostu minus 1. I mamy taki właśnie układ równań. Więc to już zmarzę. Musimy po prostu rozwiązać taki układ równań. Tu oczywiście jest od i równego 1 do jakiegoś n. Więc z pierwszego równania mamy... Możemy minus 2 wyciągnąć przed sumę. Suma yi odjąć axi odjąć b. To wszystko razy xi. I to się równa 0. A z drugiego równania mamy minus 2 suma yi odjąć axi odjąć b. To również się równa 0. Właściwie te dwa równania różnią się tylko tym, że tutaj mamy xi, a tutaj mamy po prostu jedynkę. Więc z pierwszego równania mamy sumę yi. Tutaj jeszcze należy wspomnieć, że suma jakiegoś wyrażenia typu a minus b minus c, można właśnie taką sumę rozpisać na kilka różnych sum, więc mamy tutaj minus suma axi minus suma b. I tu oczywiście trzeba dopisać jeszcze xi do tego.
to właśnie przeoczyłem, więc tu mamy x i do kwadratu, to się równa 0. A z drugiego równania mamy sumę y i odjąć sumę x a x i, odjąć sumę b i to się równa 0. I teraz robimy tak. Z pierwszego równania wyciągniemy sobie a z drugiego będziemy liczyć b, więc w pierwszym równaniu przenosimy na prawą stronę to wyrażenie. Suma a x i kwadrat równa się sumie y i x i, odjąć sumie b x i. To jest pierwsze równanie, a z drugiego równania mamy sumę z b, bo to przenieśliśmy na prawą stronę, równa się sumie z y i, odjąć sumie z a razy x i. To już można zmazać. I teraz należy sobie przypomnieć niektóre zależności, własności tych sum. Więc wiemy, że suma z a x i kwadrat, gdzie a jest oczywiście stałym czynnikiem, będzie się równała sumie a razy z x i kwadrat. I tak samo tutaj możemy wyciągnąć sobie a, tutaj możemy wyciągnąć b. Będzie nas jeszcze interesowała suma z samego b. Suma z b od i równego 1 do n będzie się równała b plus b plus 3 kropki plus b, będzie tych b n razy. Stąd to się równa b razy n. I teraz, skoro mamy już te dwa wzory, skorzystamy z nich i w pierwszym równaniu mamy a razy suma x i kwadrat równa się suma y i razy x i minus b razy suma x i. A w drugim równaniu mamy bn, bo to jest suma b, równa się suma y i, odjąć a, suma x i. To już można zmazać. Więc wracamy do naszych obliczeń. I teraz z drugiego równania wyliczymy sobie b. Trochę niżej. B równa się suma y i, odjąć a, suma x i. To wszystko dzielimy przez n, gdzie n jest oczywiście liczbą naszych punktów pomiarowych. Tu już możemy odznaczyć, że stąd skorzystaliśmy z tego równania. I teraz wstawiamy to do pierwszego równania. Mamy a razy suma x i kwadrat równa się suma y i x i, odjąć b, czyli 1 przez n razy suma y i, odjąć a, suma x i, razy suma x i. I teraz możemy to wstawić, to wyciągamy. Możemy teraz wyliczyć stąd a. W sumie to też już można zmazać. I to znowu również. Właściwie to wpadłem na taki pomysł, żeby to jeszcze trochę uprościć. Zamiast tutaj się bawić z przepisywaniem tego mianownika, pomnożymy obustronnie przez n. Będziemy mieli w pierwszym równaniu a razy n suma x i kwadrat to się równa n razy suma y i x i, odjąć, i tu mamy suma y i razy suma x i teraz jeszcze odjąć, a raczej dodać suma x i do kwadratu. I stąd wyliczamy a. Tutaj jeszcze zgubiłem a. Powinno być a w tym momencie. Tutaj jest a oczywiście. I przenosimy to na lewą stronę. Więc mamy a n suma x i kwadrat. On tutaj nie musi być nawiasu.
podjąć suma x i do kwadratu, to się równa n razy suma y i x i, podjąć suma y i suma x i. I teraz po prostu dzielimy stronami przez to wyrażenie i otrzymamy ostateczny wzór na a. A równa się n suma y i x i, odjąć suma y i suma x i. I to wszystko dzielimy na n razy suma x i kwadrat, odjąć sumie x i podniesione do kwadratu. Tutaj może to oddzielę jakimś kolorem, żeby to było w miarę czytelne. Więc już mamy wyrażenie na a. Jeżeli policzymy sobie a, powiedzmy nawet w Excelu, zrobimy sobie takie specjalne tabelki, gdzie będziemy liczyli sumy takich wyrażeń jak y i razy x i, powiedzmy wyrażenia samego sumy y i, sumy x i, sumy x i do kwadratu, i tu podniesiemy nasze wyrażenie stąd do kwadratu, to będziemy mieli policzone a w bardzo łatwy sposób. A żeby policzyć b, to wystarczy wstawić to a tutaj. Mamy też prosty wzór, więc możemy podsumować. Zróbmy tutaj miejsce, to można zmazać, żeby było czytelnie. Widać, mamy dwa wzory. B napiszę wyżej. B równa się suma y i, odjąć a, suma x i, i to wszystko dzielimy przez n. Więc w ten sposób, oczywiście trochę tych obliczeń było, ale otrzymaliśmy wzory na idealne współczynniki a i b w regresji liniowej. Oczywiście w dobie internetu oraz Excela to te wzory nie są jakoś niezbędne dla studenta, ale chyba warto je znać. Więc w sumie dziękuję za uwagę.